Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania, polecania audycji znajomym i od razu na początku mówię i powtórzę to na końcu, że wszystkie tomy nadal są dostępne w specjalnej ofercie, która się wkrótce kończy, ale jeszcze są te wszystkie dotychczas wydane 8 tomów prawdy Bożej, jak funkcjonuje ten świat, jak działa, dlaczego jest tak, jak jest. A temat dzisiejszej audycji, kto powinien bać się śmierci fizycznej, bo na pewno nie ludzie dobrzy, niepotrzebnie. Wszyscy ludzie o dobrym sercu, o pozytywnych intencjach zdecydowanie nie powinni bać się śmierci. Jest to dla wielu uwolnienie. Jeżeli chorujecie, zbliżacie się do kresu swoich dni, spokojnie przyjąć to wszystko i być pewnym, że wracacie do źródła, do swoich rodziców duchowych. Kto natomiast powinien bać się śmierci i to strasznie się bać, także no, ze strachu będzie uciekał, gdzie pieprz rośnie, ale i tak wcześniej czy później śmierć go dosięgnie. Przede wszystkim powinni bać się śmierci ludzie, którzy krzywdzili i dzisiaj na przykład krzywdzą innych w taki czy inny sposób. I to niekoniecznie bezpośrednio, ale poprzez polecenia, poprzez rozkazy, poprzez korporacyjną działalność, poprzez wszystkie te nowoczesne mechanizmy gnębienia, tłamszenia ludzi. Oj, oni bardzo powinni bać się śmierci. Dlaczego? Dlatego, że w momencie śmierci fizycznej, gdy zrzucamy ziemską powłokę, ciało nasze już spełniło swoją funkcję tutaj na tej planecie, działaliśmy, pozostaje duch, który zmierza przez ten tunel, wiele razy o tym opowiadałem i tak dalej, powitania znajomych itd. itp. I tutaj tego nikt nie powinien się bać, nie ma tutaj nic strasznego, a wręcz jest to przyjemne odczucie, to mogę powiedzieć i mówiłem już w audycjach na podstawie własnego doświadczenia, gdy miałem zawał i leżałem na tym stole operacyjnym czy zabiegowym właściwie i znalazłem się po tamtej stronie. Cisza, spokój, radość, nie ma żadnych trosk, nie ma żadnych problemów, wszystkie ziemskie problemy zniknęły na moment dla mnie w jednej chwili, w jednym momencie. Wiedziałem, że będę dalej żył, bo nikt mnie nie witał. Było tylko takie jasne, oświetlone pole, bardzo przyjemne, wielka radość. Muszę wam powiedzieć, że umieranie jest bardzo fajne. Nie spieszy mi się do tego. Wiem, co mnie czeka, wiem, jakie to jest fajne. Kiedy nadejdzie moment, kiedy stwierdzę, że, bo to my sami głównie decydujemy o swojej śmierci, kiedy stwierdzę, że już wszystko zrobiłem, co miałem zrobić na tej planecie, no to wtedy zrzucę tą powłokę ziemską tutaj w tym ciele fizycznym, gdzie byłem znany i mam nadzieję może pozostanę po swojej śmierci fizycznej, znany jako Robert Aleksander Gajdziński. Chociaż Robert Aleksander samowystarczy, bo już nigdy drugiej takiej niepowtarzalnej mieszanki nie będzie. Zawsze, gdy rodzimy się w nowym ciele, jest to no, unikalna, niepowtarzalna mieszanka tego ducha z nowym ciałem fizycznym. Mimo, że wiele cech przenosimy i jakbyśmy tak siebie postawili sprzed kilku wcieleń, to znaleźlibyśmy bardzo wiele podobieństw, bo jednak przenosi się nasz charakter i nasze upodobania, to co lubimy, czym się zajmowaliśmy,
To jednak każda takie połączenie się ducha z ciałem jest niepowtarzalne. Nigdy więcej się już nie powtórzy. Może tutaj jest to drobne dzięki poprzez to ukłucie, ten żal z powodu śmierci. No bo to jest ten żal, że już takiej niepowtarzalnej mieszanki ducha z ciałem nigdy nie będzie. Zawsze będziemy troszeczkę inni w tym swoim przyszłym, następnym życiu. Ale teraz kto się powinien bać śmierci? I to bardzo bać. I dlaczego? Bać się właśnie powinni ci, którzy dzisiaj krzywdzą. Bo w momencie śmierci fizycznej, kiedy już nie mają ciała fizycznego, tej swojej tarczy, odczują natychmiast zadawany za życia innym ból. Od tego nie ma ucieczki i nikt tego nie może zmienić. To jest to boskie prawo przyczyny i skutku osadzone na reinkarnacji. Tego nikt nie może zmienić. Nie wierzcie jasnowidzom, uzdrowicielom, którzy mówią, że zdejmą z was złą karmę czy coś takiego. Nie ma nic takiego, dlatego tego bólu, cierpienia jest coraz więcej na tej planecie i będzie coraz więcej. I właśnie ci, którzy krzywdzili, jak spojrzą w swoje życie, kogo krzywdzili, gdzie, jak, jaki ból zadali innej osobie, a niekoniecznie pojedynczej osobie, to mogłoby być w kategoriach też korporacyjnych. Tym bardziej bardzo powinni się bać śmierci, bo ten cały ból odczują na sobie i będzie ich to boleć jako duch. To wszystko, ten zadany ból będzie ich strasznie boleć po tamtej stronie. I to jest jeden z powodów głównych, dlaczego chcemy się ciągle rodzić i rodzić, żeby naprawiać. Nikt nie jest całkowicie zły i całkowicie dobry. Każdy ma swoje jakieś tam drobne grzeszki na sumieniu, ale ci, którzy krzywdzili innych świadomie, globalnie, to czeka ich okropny los. I zdają sobie wtedy sprawę, że będą musieli wejść, jak to się kolokwialnie mówi, będą musieli wejść w buty tych, którzy krzywdzili, żeby doświadczyć tego samego. Na zasadzie, co posiejesz, to zbierzesz, na zasadzie prawa przyczyny i skutku boskiego. Dokładnie odczują ten sam ból, który zadawali za życia. I jeżeli ten ból będzie duży, no to on spowoduje, że dany duch będzie chciał się szybko urodzić, bo mu będzie tak strasznie, no, boleśnie, niewygodnie, będzie czuł. Nic nie będzie mógł dany duch po śmierci fizycznej z tym zrobić. To jest właśnie to piękno życia, ta wolność całkowita, z której tak nieumiejętnie korzystamy. Bóg nas tak bardzo umiłował, ukochał i nas uwielbia, że przede wszystkim dał nam wolną wolę, moc samostanowienia. Ale nie ma praw bez obowiązków. Co posiejesz, to zbierzesz. Tak to zawsze działa i funkcjonuje. Także takie różne opryszki, łotry, ludzie o złych intencjach, krzywdzący innych, na przykład ktoś sprzedawał narkotyki, ktoś się sprzedaje poprzez korporacje jakieś, no nie powiem zatrute, ale zanieczyszczone świadomie czymś szczepionki, no to i poprzez to stwarza ból danym ludziom, no to ten ból dokładnie odczuje. Jeżeli tego się zbierze dużo, no to nie będzie innej drogi jak
kalectwo, urodzenie się kalekim dzieckiem, a to jest straszna rzecz. Urodzić się kalekim dzieckiem albo dzieckiem takim, które będzie, no nie wiem, bite, będzie się znęcać. Rodzice będą się, czy opiekunowie znęcać nad takim dzieckiem w domach dziecka, gwałcić. Już nie mówię w Europie, ale jest mnóstwo miejsc w Afryce, w Azji, gdzie naprawdę jako dziecko można strasznie, ale to strasznie oberwać. Konać w bólu, w pragnieniu, w głodzie, a do tego jeszcze być bitym, gwałconym i zamordowanym w końcu. No niestety, to nie dzieje się bez przyczyny. Także ci wszyscy, którzy dzisiaj krzywdzą, powinni się opamiętać. Nie jest jeszcze za późno. Warto być dobrym człowiekiem. Warto czynić dobro i rozsiewać dobro. Bo to się naprawdę opłaca. Bo tak jak odczuwamy ten ból, krzywdę tych ludzi, których skrzywdziliśmy za życia, tak samo odczuwamy radość, ulgę, że komuś dopomogliśmy, najlepiej bezinteresownie, jeżeli możemy. Nigdy nie wiemy, co tej drugiej osobie naprawdę potrzeba, jeżeli to jest drobiazg dla nas, a dla tego kogoś to może być sprawa śmierci. I jeżeli dopomożemy, no to sprawiamy tej osobie, która się borykała z jakimś problemem, a myśmy ten problem rozwiązali, sprawiamy wielką ulgę, radość. I to też odczuwamy. I ta ulga, radość winduje naszego ducha do góry i mamy wtedy olbrzymie możliwości wyboru, gdzie się chcemy urodzić w następnym życiu, u szczęśliwych rodziców. Aha, okej, no to w Stanach może, a może w Europie, a może w innym kraju, we Francji, w Anglii, a może w Singapurze, czy nie wiem, w Buenos Aires. Tam też są fantastyczni ludzie wszędzie praktycznie na świecie i mieć szczęśliwe dzieciństwo, zrobić karierę i życie nam się wtedy będzie układać cudownie. Ale to też nie bez przyczyny. Myśmy to sobie sami wypracowali dobrymi, pozytywnymi uczynkami. Tak jak się zdołowaliśmy, stłamsiliśmy tymi złymi, negatywnymi uczynkami. Także biada tym, którzy dzisiaj krzywdzą. Bo teraz możecie się śmiać, kpić z innych, zbierać te miliony, miliardy zarobionych nieuczciwie pieniędzy, ale prędzej czy później przyjdzie kres w postaci śmierci fizycznej. Od tego nikt nigdy nie uciekł i nikt nigdy nie ucieknie. Prędzej czy później was to dopadnie. I nie zabierzecie nic, żadnych bogactw ze sobą na tak zwaną tamtą stronę, czyli na życie po życiu, po zrzuceniu ziemskiej powłoki, a tylko swojego ducha i te konsekwencje swoich czynów. To był taki główny przekaz dzisiaj w tej audycji. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, polecajcie audycję znajomym. Dziękuję za te wszystkie wpisy. Dajcie mi też znać, czy bardziej wam się podobają live'y, czy takie właśnie studyjne audycje nagrywane wcześniej, bo tutaj no więcej rzeczy mogę jakby pokazać później przy montowaniu, zwłaszcza to jest pomocne przy czytaniu dyktowań, a wkrótce zbliża się okres świąteczny, więc rozpocznę czytanie dyktowań Jezusa Chrystusa Boga z Biblii XX wieku. Ale póki co jeszcze są ostatni okres promocji
Te tomy można nabywać pojedynczo po 35 zł, ale w tej chwili jest specjalna oferta. Ona się Wam tutaj powinna wyświetlić, gdzie można nabyć wszystkie 8 tomów i dowiedzieć się, przeczytać z pierwszej ręki od zmarłych, od ludzi w duchu, jak naprawdę jest po tamtej stronie i jak ta rzeczywistość funkcjonuje. I że te niesprawiedliwości, które mamy tutaj na ziemi, to one są tylko pozorne, bo pod tymi niesprawiedliwościami kryje się jedna wielka boska sprawiedliwość. Także wszystkie te 8 tomów jest dostępne. Przyczyny kalectw i nieszczęść, śmierć nie kosi bez powodu, to był ostatni tom wydany. Tutaj jest kapitan Zygmunt Pawlaczyk, bardzo ciekawe dyktowanie. Kapitan tego nieszczęsnego Iła, który się roztrzaskał w Lesie Kabackim i wszyscy zginęli. Świat według świętych, tom 7, tutaj jest święty Budda, święty ojciec Pio, święty Franciszek, święty Ramana Maharshi. Bardzo też ciekawy tom, niezwykle ciekawy, miłość cię wyzwoli, jest tutaj Napoleon i jego kobiety, Kasanowa, królowa Marysieńka, Jan III Sobieski, Beethoven i Eliza i oczywiście Ela, narzeczona Karola Wojtyły i matka jego dziecka. I tom 5, wielcy Polacy, Piłsudski, Mickiewicz, Kościuszko, święty Jerzy Popiełuszko, Chopin, można by wymieniać, książę Mieszko I, który wkrótce jako kobieta sięgnie po władzę, to już wiecie. Taki lżejszy tom 4, gwiazdy kina, Richard Burton, Charlie Chaplin, Cybulski, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Peter Sellers, Buñuel, Orson Welles i mnóstwo, mnóstwo innych ciekawych duchów. Mocny tom, Era kobiet, tom 3, koniec dyktatu starych religii, życie zaczyna się z pierwszym oddechem, seks jest darem Boga, zło, które czynicie, zawsze do Was wróci. Niezwykle ważny i potężny tom 2, jak umierał Bóg, dyktowania świadków, tutaj są dyktowania Jezusa Chrystusa, Boga z krzyża, i tom 1 wprowadzający, co mówią zmarli. Polecam wszystkie w pakiecie i strzeżcie się wy wszyscy ci, którzy krzywdzicie dzisiaj, bo tak naprawdę sięgając po te bogactwa i po władzę, po tą chęć dominacji, kopiąc po drodze innych, wywołując te straszne krzywdy, tak naprawdę krzywdzicie siebie, nikogo innego. Oczywiście te osoby też krzywdzicie, ale przede wszystkim krzywdzicie siebie. Popatrzcie na kalekie dzieci, popatrzcie na umierające dzieci, na tych płaczących rodziców wkładających do trumienek białych, małych, te swoje zmarłe, kalekie dzieci, bo niechybnie taki los was czeka według prawa przyczyny i skutku, co posiejesz, to zbierzesz. I cieszcie się ci wszyscy, którzy dopomagacie bezinteresownie innym, bo w ten sposób, jak mówiłem, windujecie swojego ducha do góry, do całkowitej wolności. Aż do takiej wolności, że już nie będziecie musieli się rodzić tutaj na tej planecie płaczu, na ziemi, a gdzieś indziej. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia.